W Skierniewicach dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika przed Bitwą Warszawską. Pomnik znajduje się na skwerze przy dworcu kolejowym. Pomnik projektu profesora Karola Badyny przedstawia cztery historyczne postaci naturalnej wielkości wykonane z brązu. To marszałek Józef Piłsudski, węgierski premier Paul Tekeli, naczelny ataman wojsk ukraińskich Szymon Petlura oraz doradca wojskowy w sztabie Wojska Polskiego, późniejszy prezydent Francji Charles de Gaulle. Umiejscowienie pomnika na skwerze przy dworcu kolejowym nie jest przypadkowe. Najważniejsze są rozrzucone na placu w nieładzie kubiki symbolizujące skrzynie z amunicją, nawiązujące do wydarzenia, które miało ogromny wpływ na przebieg Bitwy Warszawskiej i w ostatniej chwili przyczyniło się do zwycięstwa w wojnie z bolszewikami. Monument jest znakiem wdzięczności narodom, które 100 lat temu wspierały Polskę w walce z bolszewikami, podkreślał wicepremier, minister kultury profesor Piotr Gliński. Ten pomnik, który tutaj odsłaniamy, trochę spóźniony, ale odsłaniamy go w stulecie Bitwy Warszawskiej, jest pomnikiem przede wszystkim solidarności międzyludzkiej. Międzyludzkiej, międzynarodowej, to wtedy razem Polacy z Ukraińcami, z Węgrami, z Francuzami, ale także z Białorusinami, z Amerykanami, z Rumunami, którzy też dostarczali wtedy materiały wojskowe do broniącej się przed bolszewizmem Europy, można powiedzieć, Warszawy, Polski, ale Europy. To wtedy byliśmy wszyscy razem. Musimy pamiętać o bohaterstwie tych właśnie ludzi, mówił marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz. Nie byłoby tego zwycięstwa także bez współpracy wszystkich narodów Europy Środkowej. Ta współpraca stworzyła wówczas na nowo Europę niepodległych państw, Europę niepodległych narodów. Inicjatorem wybudowania pomnika jest Stowarzyszenie Przed Bitwą Warszawską 1920, które podjęło współpracę z resortem kultury.